Nie czuć, że tam coś jest, kurde, ja pierdolę. Tragedia. Jest dzisiaj tragedia. Trąb chyba. Jasne, ale po prostu zostaje. Haścik numer 2. Jak on weźmie do pyska? Dwa makaron. Magia. Kampik. Plątał zestaw jakby. O, jak tu mi załatwił wszystko kolego. Będzie pracy. Żółka już będzie załamana. Przekąt będzie do wymiany. Mogę od razu wymieniać na nowy, bo się będzie plątał. Przy wyrzucie, przy opadaniu. Żyłka i haczyk numer 2. To są moje ulubione haczyki. O, już mi spadł jeden chyba. Numer 2, z którymi się nie rozstają od wiosny aż do zimy, a nawet na pierwszym lodzie używam. Wiem, że ta wielkość może i przerażać, ale to wcale nie jest duża. Ten duży haczyk. Zresztą było widać na tej rybce. Mi on po prostu odpowiada, bo idealnie mam ręce od barwnika, od makaronu. Idealnie pasuje łuk kolankowy, jest tak wygięty idealnie do makaronu, jakby był dopasowany. Raz i dwa. I tak to ma wyglądać. Ważne, żeby tu dużo wystawało. Każda ryba to bez problemu wciągnie. Nawet płocie jesienią na jedno ziarno tej kukurydzy, łubinu, bobiku wciągają to bez problemu. Jaki plus? Wyeliminowana jest drobnica. Weźmie, tak jak teraz ten krąb, jasne, że weźmie. I zmieści do pyska, bez problemu. Ale w 90% jest drobnica wyeliminowana i to jest fajne. To są haczyki numer 4. Też to samo, ten sam numer seryjny. Cztery, które są w mojej kolekcji najmniejsze haczyki. Ja je używam zimą i wczesną wiosną. Zimą spod lodu, znaczy się, na leszcze. To są numer 4. Tu zakładam dwa czerwone, parę ochotek zimą. I wioczy kukurydzę do tego jeszcze dokładam. Czyli duża porcja przynęty. Duże ryby nie lubią, nie jedzą. Nie chcą nawet tracić energii na zbieranie malutkich larw. Takiego ciała wielkiego leszcza, karpialina, nie da się tym nasycić. One wiedzą to instynktownie, dlatego zbierają duże kęsy, mięso, ślimaki, pijawki, małże, stare, otwarte, zgnite w środku, młode małże zgryzają razem z tymi ze skorupkami. Taka ich natura. To ja im też takie coś dam, bo ja chcę łowić duże ryby. One są w jeziorach. Prawie w każdych. Tylko muszą mieć duże przynęty i odpowiednie miejsce. Parę pytań miałem odnośnie sprzętu, który wtedy używałem na łódce. Pytaliście o tą czerwoną wędkę. Jest to bolonka Milo. Niesamowicie wspaniały kij. Ja bolonki używam od lat. Z łódki. Ktoś kiedyś powiedział, no jak bolonki można używać z łódki, one są przeznaczone do innej metody. Ja jedę na ryby, nieważne gdzie. Nie sprzęt łowi ryby przede wszystkim, ja mam sprzęt dla własnej wygody. Nie ma znaczenia, czy to jest odległościówka, czy teleskop zwykły, czy bolonka. Bolonki używam od wielu lat. Z łodzi na dużych głębokościach i się sprawdzają w 100%. Nie ma lepszej wędki. Tu jest z góry wspaniała legościówka, którą dostałem w prezencie na urodziny od Match Pro. Milo też. Niesamowity kijek. Normalnie pióreczko razem z kołowrotkiem. On prawie nic nie waży. Jest niesamowicie wyważony. Łowi się nim dosłownie z wielką frajdą, przyjemnością. Zacina ryby potężnie szybko. Trzyma rybę dużą. Wspaniale.
ale to jest dla mojej wygody, bo to nie sprzęt ryby łowi. Nie sprzęt ryby znajdzie. Ja muszę je znaleźć. Miałem haczyk przywiązać, a się zagadałem. Dzisiaj trafiłem na taki dzień, że ryby po prostu nie żerują. Widać w spokojnej wodzie było, że nie ma ani jednego prawie bąbla. Nic się nie spławia. Jest taki okres i to trzeba przeczekać. I nie ma czym się martwić, że w jeziorach nie ma ryb. Są, są, tylko trzeba wyjść z domu na ryby. Próbujemy dalej. Też się ktoś mnie pytał o tą wędkę zieloną. Niedawno ją mam dopiero, znalazłem w hurtowni. I mówię wam, już zamówiłem ich więcej, bo jest to normalnie... Jest to kijek stworzony chyba typowo na leszcze. No bo tak zresztą pisze tutaj, że typowo na leszcze. I Jackson trafił normalnie w sedno. Wspaniały, leciutki kijek. Szybki niesamowicie, mocny. I jest tak wygodny w trzymaniu, w holowaniu, w zacięciu, w holowaniu ryby, że naprawdę jest... Tylko jest bajka. Ja sobie zamówiłem, tutaj jest akurat 4 metry. Ja już sobie zamówiłem dla siebie też 4,5 metra, bo lubię długie kije na dużych głębokościach łowić lub z tej dalekiej odległości. Wspaniały kijek. On ma od 5 do 35 gram. Mogę naprawdę z całą odpowiedzialnością polecić. Rewelacyjny. Będzie też dostępny w naszym sklepie internetowym. Bo jest naprawdę wart tego. Nie jest drogi, ale jest naprawdę rewelacyjny. To jest czwóreczka. Trzyma się go bajka dosłownie. Mocny, sztywny kij. Ale jak pracuje przy dużej rybie, 2/3 ładnie trzyma rybę kij. 2/3 długości kija. Jest wspaniały i za to jest ogromny plus dla firmy Jackson naprawdę. Coś tam co chwilę podskakuje ten spławik, ale to nie ma specjalnych brań. Na jeziorze, tu u mnie na jeziorze Przechleckim w 99% łowi się z brzegu. My stoimy tutaj blisko brzegu. Ja zawsze łódką stoję blisko brzegu, chociaż łowię z łódki. Dlatego łowię, żeby nie przeszkadzać innym wędkarzom, którzy siedzą po prostu na brzegach, mają zanęcone łowiska. Ja staję blisko brzegu, 2-3 metry od brzegu i łowię na 3-4 metrach maksymalnej głębokości. Tak tutaj ryba chodzi od wczesnej wiosny aż do późnej jesieni. Dopiero później odchodzi od brzegów. Szczególnie leszcz, ale i karp też. Cały czas tu się ryba trzyma blisko brzegu. Dlatego tak wygodnie się tu łowi. Dlatego jest tak przyjemnie, bo można na brzegu posiedzieć. Brzegi są no 70-80% wyczyszczone, dostępne z każdej strony jeziora. Można się fajnie rozłożyć. Fajne mam brania tak od czasu do czasu. Nawet na bata można w fajnym miejscu zanęconym sobie troszeczkę 2-3 dni podsypać. Ja to robię dla moich wędkarzy też. Tutaj zanęcam łowiska. Na bata łowić piękne ryby. Sami tu łowiliśmy niejednokrotnie leszcze po 2-2,5 kilo. Karasie ponad kilo na bata. Jest to fajna, fajna sprawa. Ja już mówię dla tych, którzy tam no, mieli takie nieciekawe komentarze. Ja łódką stoję w krzakach przy brzegu, żeby nie przeszkadzać wędkarzom. Moim gościom, którzy tutaj przyjeżdżają na ryby. Ryby są, a tu dopiero będą. Będzie tylko lepiej. A! Lufa. Karonik. Duża. I jest... O, fajny będzie chyba. A Jacksonik pracuje ładnie. Skrzyżował mi żyłki jeszcze. Nie wiem, trochę podsypane i trochę późniejsza godzina. Pokaż się, gdzie ty jesteś. Tu. Fajny. Wow. Takie ryby ja lubię. Czekaj, kolego. Trzyma ładnie. Ale kolor ma piękny. Śliczny.
bobikowy leszcz. Aczkolwiek mi się nie wyślizni, bo ty jesteś ciężki dosyć. Mówiłem. Piękny bobikowy, ale się najeżył. Jak bym trzymał. Ślicznie. Ślicznie, kolego. Dobra, na razie pójdziesz do siaty. Gdzieś to wio. Mówiłem, sezon się dopiero zaczyna. W takiej pogodzie w listopadzie, cały listopad jeszcze będziemy walić piękne ryby. Śliczna buźka. Pięknie. Dzięki, na razie. Rump. Jedziemy dalej. Teraz mam środek. Nie wiem, co będzie schodzić. Na przemian raz. Duże raz, małe. Chodź, kolego. Sezon nie kończy się żeglarski. Mimo że woda ma 13 stopni, jest październik, to wcale nie jest zimna. Ryby teraz intensywnie żerują, bardzo intensywnie żerują. To nie jest to co wiosną, że woda się nagrzewa na powierzchni do kilkunastu stopni, ale na dole, na kilku metrach głębokości ona jest zimna. W tej chwili nie ma takiej opcji. W tej chwili woda na kilkunastu metrach jest prawie taka sama jak na powierzchni. Dopiero jak na powierzchni schłodzi się poniżej 10 stopni, ta zimna będzie opadała, ona jest ciężka, ona opada na dno. Wtedy dopiero jest tak zwane wyrównanie temperatury. Wtedy ryby ciut wtedy troszeczkę mniej zaprzestają żerowania. Czyli nie zaprzestają, rzadziej żerują. Jest spowolniony, wiadomo, ten metabolizm u nich, ale nie znaczy, że nie żerują wcale. Ale to jeszcze jest dużo czasu. Jeszcze będzie słońce, woda na powierzchni. Ważne na powierzchni sprawdzać wodę. Sprawdzać temperaturę wody oczywiście. Tylko i wyłącznie na powierzchni. Wtedy będzie wszystko wiadomo. To jest jesień. Jesień, no dopiero się zaczyna jesień, rozumiem. Intensywnie żeruje wszystko teraz. Płoć, leszcz, karaś. Lin to jest inna ryba, wiadomo, ale się trafiają liny. O, kolego, jesteś taki mały, fajny. Duże ryby będą żerowały, duże leszcze i później będą żerowały w samo południe. Bo woda się nagrzewa. Też kilkadziesiątnych stopnia to jest dla ryb bardzo dużo. My tego nie odczuwamy wcale. Ale dla ryb to jest bardzo dużo. I dopóki nie spadnie poniżej 10 stopni na powierzchni, na dole na 10, 8, 10, 11, 12 metrach też będzie miała około 10 stopni. Dlatego ryby intensywnie żerują. Dopiero jak na powierzchni, powtarzam jeszcze raz, się schłodzi poniżej 10, 7, 8, 8, 7, 6 stopni, ona zaczyna opadać coraz niżej wtedy. I wtedy wyrównuje się temperatura. I ryby już wtedy reagują na pokarm po prostu rzadziej. Ale to nie znaczy, że nie żerują. Ja do końca listopada zawsze łowiłem fajne, piękne leszcze. Przy burcie na krótkie wędki. Będę to robił cały czas. Szczupaki duże wtedy, bo one schodzą do leszczy. Wtedy stoni, ryby schodzą niżej. Jesienią. Widać już po ich budowach, bo w tym pierwszym roku one były bardziej takie chude tutaj. Jest ich mniej, czyli mają więcej pokarmu i są lepiej odżywione. Po kolorach nawet widać. Przepiękne ryby z jeziora Brzechlewskiego. Na razie chodź tam, bo musisz potem się zaprezentować na końcu. Co ja i smrodek nowy. Walą wszystko na łeb. Dziękuję, do zobaczonka. Idziemy dalej. Gruba zanęta trzyma ryby w łowisku. Cały czas trzyma. Tam może leżeć w tej chwili
Nie tylko w tej chwili, bo latem tak samo. Jeżeli tego nie zjedzą, a nie ma takiej opcji raczej, żeby nie zjadły, może tygodniami tam leżeć. I to będzie trzymało długo. Znaczy płocie, leszcze w zaneconych miejscach. A czy mi żyłka jest już uszczępiona i nie chce schodzić. Brania się trochę zaczyna. O! Przepraszam. Jest z tego. Co opadły się. Czyli są w toni jeszcze. Ale mamusia. Piękna. Od tyłu. Co padło normalnie? Walno na dwa makarony. Piękna mamusia. Wow! Chodź mamuśka, chodź. Jeszcze płytko chodzą, tak jak chłopaki mówili na zawodach. Czy one są jakby przy powierzchni. Chodź mamuśka. Piękny pysk masz, ja cię nie mogę. Ale kolor ładny. O, potem cię odchaczę. Ja cię nie mogę. Mama, cicho, zaraz wrócisz. Moment. Zaraz wrócisz, nie martw się. Starczy na dzisiaj. Było fajnie. Nie byliśmy długo. Jest po 10, od 7 rano. No przed 7 byliśmy tak. Bo i źle było widno. Nie wolno rezygnować. Są słabe dni, są bardzo słabe dni. Ale są dni, że można trafić na piękną jesienną pogodę. Jest bajka i się można fajnie pobawić. Ważne, żeby naprawdę dać tłusto, dużo i grubo. Pilnuję tylko i wyłącznie temperatury wody. Odpowiednie miejsce i naprawdę można trafić na fajne ryby. Dzisiaj trochę połowiłem, nie powiem, że nie. Dzięki moim kochanym, sprawdzonym od X lat produktom naturalnym, tłustym. To jest fajne. Tłuste są. Ryby uwielbiają tłuszcz. Szczególnie teraz jesienią. Latem roślinny, wymieszany troszeczkę ze zwierzęcym, a teraz zwierzęcego dużo. Chociaż soja nie wiem, co ma w sobie, że ryby ją lubią cały rok. Calutki Boży rok. I super. I nie trzeba dużo kombinować. I jest fajnie. He, kurde. Bajka. Jest to dźwignąć do łódki. Jest co dźwignąć do łódki. Kurde. Ryby na medę. Przepiękne. Aż ja sobie muszę zrobić zdjęcie też. Ilka, nie ma dużo. Dużo brań było pustych. Bardzo dużo dzisiaj było w ogóle brań. Ale było dużo takich niezaciętych. Przepiękne ryby. No to w siatce słabo widać, ale to nic. Nie szkodzi. Majka. I dlatego nigdy nie trzeba i nie wolno rezygnować. Nigdy. Bo to warto dla takich pięknych ryb przyjechać na Jezioro Przychlewskie. Są dni, naprawdę mówię, że biorą same małe. Bo jest tego tu ogrom. Ale już drapieżniki robią roboty. Sortują wszystko. Piękna sprawa łowić takie ryby. Piękne, zdrowe leszcze. Ale i grube płocie. Na zawodach miałem też kilka pięknych, grubych płoci. Piękna sprawa. Jeszcze poproszę o zdjęcie aparatora. Moim aparatem. Bardzo rzadkie brania. Sporadyczne. Tak delikatne. Troszeczkę tu większy jest, ale to dzisiaj jest naprawdę niby pogoda piękna,
Ale ryby są normalnie jakby spały. Pokaż się. Wow, ale ładnie pod wodą wyglądasz. Ślicznie. Pokaż się. No. Spają, one jakby nie wiem. Małe jezioro jest 100 razy gorsze niż. O, trochę ciężki. Ale fajny jesteś. Tylko mi nie skacz teraz. Fajnie do słońca wyglądasz. Piękna, zdrowa ryba. Gruba. Iść na razie do siaty. Bardzo trudne są małe jeziora, szczególnie jesienią. Szczególnie takie jeziora miski tak zwane, gdzie nie ma żadnych ukształtowań wielkich dna, skoków dna, wypłyceń, górek. Jest takie miski, takie... W pewnym sensie takie jest po prostu jezioro Wszechlewskie też. To nie są łatwe jeziora. Szybko tutaj w tych mniejszych jeziorach jesienią szybciej zanika takie intensywne żerowanie ryb. Chociaż łowię cały czas na makaron. Daje dużo soi już teraz, nawet więcej. Smrodka, żeby było tłusto. No jedynie to jeszcze ściąga ryby. Brania są bardzo delikatne. Na dużych jeziorach tego nie ma. Tam to wszystko jest troszeczkę jesienią wolniej się odbywa. Tam ryby też mają swoje leszcze, szczególnie duże leszcze, stada leszcze, tam ich jest dużo więcej na pewno. I mają swoje ścieżki tak zwane żerowe, swoje trasy. Nie jest łatwo w to wszystko się wstrzelić, szczególnie jesienią. Dlatego mało kto jesienią już się tak od połowy października nastawia na duże leszcze z brzegu. Bo ciężko je sięgnąć, one odpływają, nie powiem, że nie. Małe jeziora są dużo, dużo bardziej trudne. Szybciej woda się schładza, one też zaprzestają naturalnie pokarm, szybciej zanika. Mimo że jeszcze chcą żerować, ale są to dzień, dwa góra w tygodniu, jak się trafi, jeżeli się jest codziennie na rybach. Jak ja jestem prawie codziennie, no to można trafić na fajne żerowania. Pięknych ryb, nie tylko zresztą samych leszczy. W takiej pogodzie też można trafić jeszcze na lina, jeszcze na karasia, bo one podpływają w takiej pogodzie, szczególnie popołudniami pod brzegu. Warto teraz, jak październik jest, woda ma 12,5 stopnia, akurat tutaj u mnie ma tyle. Przypuszczam, że tak w większości jest. Jeszcze cały czas one intensywnie będą żerowały, może nie codziennie. Raczej nawet na pewno nie codziennie. Będą takie dni, że można, kurde, siaty nie wyjąć z wody do łódki, czy tam do brzegu, a następnego dnia wszystko zanika. Tak to już jest wszystko skonstruowane naturalnie. Wystarczy małe ochłodzenie w nocy, a teraz są już nawet przymrozki w nocy, woda spadnie o 1 stopni, o pół stopnia. Ryby to bardzo mocno odbierają, intensywnie odbierają, całym swoim ciałem. Zaprzestają żerowania całkowicie. Ale przy jakiejś tej sprzyjającej pogodzie jest całkiem fajnie, może być. Malutki teraz, ale dwa makarony cały czas je kuszą, nawet te malutkie rybki. Już jestem na większej głębokości, jeżeli chodzi o to małe jezioro. Stoję od brzegu jakieś, ja nie wiem, z 80 metrów. Mam zanęcone miejsce też przy brzegu. Na 5-6 metrach. Też jest to samo, co jest tutaj. Ale tym nie ma co się zrażać, bo dlatego trzeba cały czas zanęcać
dosyć mocno cały czas próbować, a jeżeli ktoś nie ma czasu teraz jesienią się wybrać na jeszcze czas na ryby, bo na przykład weekend, ale nie ma czasu systematycznie zanęcać, to naprawdę bardzo, bardzo tanią zanętą jest łubin. Słodki łubin, rewelacyjny. I naprawdę wystarczy zamoczyć dużą ilość, podgotować chwilę tylko, żeby zapach złapał. Ale wpakować wtedy kilkadziesiąt kilogramów. Łubin może leżeć w wodzie tygodniami, a ryby zawsze będą do tego przychodziły. Fajne płocie podejdą do łubinu o tej porze roku. Dopóki woda nie spadnie do 5 stopni na powierzchni, więc cały czas o powierzchni. Było troszeczkę słabsze lato w żerowaniach ryb. Nie wszędzie oczywiście, bo każde jezioro jest inne. Mówię tylko i wyłącznie o jeziorach. To może, jeżeli było słabiej, może być bardzo fajna zima. Dokładnie. Ryby nadrabiają zimą swoje zaległości, szczególnie na pierwszym lodzie. One doskonale wiedzą, jaka będzie długa zima. My nie wiemy o tym i się nigdy nie dowiemy, jaka będzie w 100% jutro pogoda. A co dopiero z wyprzedzeniem. Natura o tym wie. Ryby są jej częścią. Doskonale o tym wiedzą. Drobne puknięcia są na te makarony, ale to cały czas tu się kręci drobnica. Bywają też takie lata, 2-3 rzędu, że ryby pięknie, wspaniale żerują. Leszcze przemieszczają się po swoich trasach. Wystarczy 2-3 razy zamęcić w odpowiednim miejscu. Powtarzam, w odpowiednim miejscu to jest 80-70% sukcesu. Miejsce, przede wszystkim miejsce. A potem nagle w ciągu dwóch lat następnych, kolejnych, nie ma ryb. Zimny jest. Każdy rok jest inny. Każdy rok jest inny. Jest inna pogoda, inna temperatura. Są bardziej chłodniejsze noce. Ryby całkowicie inaczej reagują. Ich życie jest wpisane w skalę termometru. Wystarczy mały skok w dół, czy nawet w górę temperatury wody. Już one reagują całkowicie inaczej. W to wchodzi dotlenienie wody. To wchodzi latem przemieszczanie się planktonu roślinnego, zwierzęcego. To jest naprawdę fajny, fajny temat. I warto się tym zainteresować. Obserwować wodę. Jest jeszcze sporo wędkarzy, którzy się tym interesują. I to jest fajna przygoda wędkarska. I wtedy będą mi też, kurde, fajne ryby. Małe będą mi duże. No, trzeci dzień dopiero podnęcone. Czego szczerze, ale zimne. O. Sam muma w środku. No. Zaczynają szukać czegoś porządnego. Czegoś pożywnego. Czego dać? To. Są lata chłodniejsze, deszczowe. Ryby całkowicie inaczej to odbierają. Są różne też deszcze. Sami o tym wiemy, każdy się o tym uczył, jaki jest, że są różne rodzaje opadów, nawet latem. Są lata, gdzie są duże wiatry. Woda jest inaczej natleniona, termoklina się zmienia. Ryby też to wszystko reagują, bardzo reagują. Dlatego są takie lata, że no po prostu jakby ryb nie było w jeziorze. Stada leszczy tak samo znikają. Tu nie chodzi tylko o leszcze, ale no one po prostu mnie akurat bardziej interesują, dlatego że to jest ryba z całego jeziora. Ona ma swoje trasy w jeziorach i się przemieszcza po całym akwenie i przy brzegach, i w toni, i na głębinach. Dlatego te ryby bardzo mocno reagują na wszelkie zmiany
chemiczne wody, temperaturę, ciśnienie, wiatry, opady, dotlenienie wody, to jest związane z deszczem, z wiatrem. Tajne to wszystko jest. Dlatego są takie dni, że można posiedzieć na wodzie i 3, 4, 5 dni i nie ma nawet czasami brania. Tak jak dzisiaj, piękna pogoda jesienna. I co z tego? Dwa leszczyki w siatce, małe na razie. A były takie dni, że kurde siatki nie szło tutaj wyjąć. Dzień, dwa, następny dzień wszystko znikało, nawet na małym jeziorze. Dlatego małe zawsze będą trudniejsze wody, zbiorniki. Teraz jesienią warto naprawdę dać rybom to, co potrzebują, tłusto. Już nie musi być tak grubo, jak ja tutaj zanęcam, ale kasza, pęczak zmieszane z czymś po prostu tłustym. Ja cały czas mam swoje produkty, bo wiem, że są sprawdzone w 100%. Zestawy tak samo jesienią robię już, mimo że mam no jeszcze takie 5-gramowe, ale spławiki bardziej czułe. Na czym to polega? Że mają bardziej cienkie antenki. No akurat nie mam swoich spławików, no bo no, szef schodzi w dziurawych butach. No nie. Niestety, ale dopasowuję spławiki, które są po prostu cienkie antenki mają, a grubszy korpus szybciej wypycha go do góry, jak przynęta leży na dnie. Szybciej reaguje. Żyłki cały czas mam takie same, szesnastki na przyponach. Nie zmieniam tego. No chyba, że zimą spod lodu, to wtedy tak. Dwa branka były i spokój. Jeden większy leszcz, drugi malutki. Czyli chodzą razem. One tu chodzą razem, w małych jeziorach. One chodzą razem. W dużych tego nie ma. W dużych jest wszystko oddzielnie. Tylko dopiero późną jesienią, gdzie one wszystkie ryby razem, wszystkie się grupują na bardzo dużych głębokościach. Nawet na tych największych. Grupują się, odchodzą od brzegów, jak temperatura wody spadnie do 5 stopni na powierzchni, 4 stopni. Ryby wszystkie odchodzą. Biała ryba wszystko odchodzi od brzegów, daleko od brzegów. Za nią idą drapieżniki, okonie, szczupaki. Na dużych głębokościach są skupione w wielkich stadach. Dopiero jak wszystko zamarznie, ustabilizuje się, one wracają tam, gdzie były prawie latem. Przecież płoci zimą spod lodu łowimy przy trzcinach, łowimy na spadach, leszcze na końcu spadów. Na dużych jeziorach na 10 metrach łowimy leszcze. Jesienią nie ma takiej opcji. Późną jesienią mówię. W listopadzie, w grudniu. Nie ma takiej opcji, one są dużo głębiej. Wyjątkiem są małe jeziora, one są tu zgrupowane, ale bardzo rzadko żerują. Są dni, że fajnie pożerują, ale wtedy trzeba się wstrzelić to raz, ale być codziennie na rybach. No a to jest taka opcja raczej niemożliwa dla wielu z nas. Jedyny ratunek, łubin, wsypać nawet worek, rozsypać. Można przyjechać raz na tydzień na ryby. One tam będą. Na 100% one tam będą. Bardzo ważnym, tak jak dla mnie, jest sposobem wyczucia, co potrzebują ryby, gdzie żerują, na czym żerują, jest sprawdzanie każdej złowionej ryby, co ma w środku. Nie trzeba jej wcale rozpruwać, zabijać. Bo wcale nie, wystarczy wycisnąć przez brzuch z jelit zawartość. Naprawdę z tego można cholernie dużo wyczytać, co ona ma. Nie trzeba tego wąchać i smakować, wcale nie. Ale dokładnie można poznać, czy to jest coś naturalnego, czy to jest nasza zanęta, czy to jest tylko sam muł. Jeżeli to będzie sam muł, bo jest takie... Tak często się po prostu to zdarza, że wydalają sam muł z siebie. Czyli one żerują wtedy, mule szukają czegoś pożywnego. Dużo leszcze mało kiedy mają coś takiego w jelitach. One,
duże, takie naprawdę wielkie, one takie po kilka kilogramów, one bardziej żerują na skorupiakach, mięczakach, kubiś. Ślimaki, małże, małe małże, martwe małże, które są otwarte. Tak przeważnie jest w dużych jeziorach. Dlatego warto sprawdzać, jeżeli mają naszą zanętę, plus, ale często się trafia w łowisku zanęcanym systematycznie długo, że jeszcze nie mają nic w środku, pusto. Wtedy ktoś myśli, że one wcale nie żerują. Wcale nieprawda. To są nowe ryby, które cały czas napływają w nasze łowisko. Jeszcze nie próbują, są ostrożne. Nie próbują czegoś nowego, bo to nasze zanęty one nie znają. Chyba, że ma jakiś ten specyficzny, naturalny zapach i smak. Dlatego ja się lubuję w tym wszystkim i robię takie te wszystkie moje smrodki, żeby łowić się nawet prawie z marszu. W dobrym miejscu 2-3 razy zanęcam i już mam ryby. I to wcale nie małe. W odpowiednim miejscu. To jest cholernie ważne. W dużych jeziorach jest dużo łatwiej. Późną jesienią zlokalizować takie stada dużych leszczy, bo one się już grupują wtedy. Wcale nieprawdą jest, że takie 5-6 kilowe to są jakieś tam samotniki. Wcale nie. Warto ich szukać, jeżeli są w takich dużych jeziorach, są górki podwodne, cyple podwodne, które wychodzą z brzegu. To można nawet po linii brzegowej odczytać fajnie. Daleko od brzegu wysądować koniec tych spadów. One będą na sporych głębokościach i o to chodzi. Nie na samych spadach twardych, ale na końcu spadów. Chociaż na tych twardych spadach jest tam naturalny pokarm dużych ryb. Skorupiaki, mięczaki, ślimaki i wszystko inne. Ale one tam nie żerują, te duże leszcze. One schodzą na koniec spadów. Tam jest łatwiej. Tam jest łatwiej, bo tam tego leży jeszcze więcej. Dużo więcej, szczególnie martwych małży, otwartych, śmierdzącego mięsa. Tam one żerują. Tam na tych końcu spadach jesienią będą wielkie szczupaki, będą wielkie sandacze i będzie tego cholernie dużo tam. Ale będą same duże ryby. Tam nie schodzi drobnica, bo ona się boi. Drobnica się boi. Duże, wielkie leszcze nie mają naturalnych wrogów i się nie boją tam schodzić. Taki jest ich instynkt po prostu. Dlatego warto tam szukać. Ale musi być chociaż mała warstwa jakiegoś miękkiego podłoża. Ił, jeszcze lepszy jest ił, taki czasami szary jest ił, jak się na kotwicy wyciągnie, nawet biały czasami, tam będzie dużo małych ślimaczków i po prostu i skorupiaków innych. Tam nie będzie larw, ochotek czy komarów, bo tam No, taka jest natura, tam po prostu nie wiem dlaczego tam się nie lęgną, nie gniazdują, czy jak to się mówi, nie wiem dokładnie wszystkiego nie chcę nawet wiedzieć. Ale to będą idealne miejsca żerowania wielkich leszczy, wielkich płoci jesienią. Mówię o jesieni, o późnej jesieni. Fajne są te miejsca, ogromne płocie tam można łowić na 10, 12, 13 metrach. Naprawdę największe jeziorowe płocie żerują właśnie wtedy, późną jesienią. Tak jak teraz się dopiero to wszystko zacznie. Listopad cały. Jest połowa października dzisiaj, ale jeszcze cały listopad. Wystarczy tylko sobie wyczuć pogodę. Zanęcić, tak jak wspominałem, raz porządnie, grubo i niech to sobie tam leży. One to wyzbierają moment. I tak, nawet taki worek 20, 25, nawet 50 kilo. Ja 50 kilo nawet tak potrafiłem łubinu wsypać. Za 3 dni przyjeżdżałem i kurde płocie były potężne. A następne 2 dni już nie było nic. Bo wszystko było wyżarte. Trzeba było znowu wsypać. Można ściągnąć w taki sposób bardzo duże stada fajnych ryb na większych głębokościach. Górki podwodne, cyple podwodne. Popatrzeć się na ukształtowanie jeziora. Jakiś cypel na lądzie wychodzi fajnie sobie w jezioro. On tam ma przedłużenia pod wodą na 100%. Nie ma innej opcji. Taka jest natura. Tam są zawirowania wody nawet na 10, 12, 15 metrach. Każde wzniesienie dna. Mówię o dużych jeziorach. W małych jest to po prostu bardzo, bardzo trudne. Nawet bardzo czasami. Tutaj wszystko szybciej
przestaje funkcjonować. Ale funkcjonuje. Rzadziej, ale funkcjonuje. W dużych jeziorach funkcjonuje non-stop. Non-stop. I warto szukać. Warto kombinować. Teraz jest fajnie, bo są sądy i można sobie fajnie, kurde, wysądować takie kurde, tego kształtowanie dna. Tylko wyłączcie identyfikację ryb, bo to zmyli. Ryby nie stoją w miejscu. Ryby migrują. Każda jedna. Dlatego warto pokombinować, warto poszukać. Jesień jest piękna. Bez względu na pogodę. Na razie, do zobaczenia. Nie ma specjalnych dzisiaj wyników, ale wszystko cieszy. Dużo, dużo drobnicy było. Ale i tak nie jest źle. Trzy takie fajne, większe. Tylko się do słoneczka ślicznie wyglądacie. Dobra. Tu jeszcze innych. Opa. Taka pogoda jesienią, to już się robi pomału, późna jesień będzie na niebie. Może przynieść wiele, wiele różnych niespodzianek. Nie tylko białą rybę. Lubię zabierać spinning też nad wodę, chociaż nie jestem spinningistą, nie mam no prawie zielonego pojęcia o tym, na jakie przynęty, co jak łowić, ale tutaj akurat na Szeleckim Jeziorze wiem, co mam. Wiem, jakie ryby pływają, jest fajny szczupak, jest fajny sandacz już sum dochodzi do wymiaru prawie. Także mogą być miłe niespodzianki. Mam ten plus, że jestem prawie codziennie na rybach, chociaż chwilę, chociaż 2-3 godziny mogę zasadzić się na leszcza jesienią. Ostatnio 3 dni temu płynąłem zanęcić i już na brzegu widziałem, jak kurde fajnie chodzi drobnica, wziąłem sobie spinnik okoniowy i się nie pomyliłem. Piękne garbusy przywaliły. Też niespodziankę miałem też sandaczem tam na zwężeniu jeziora od plaży. Chociaż nie potrafię jeszcze dokładnie ten dobrze prowadzić kogutów, bo takie mi to polecili wędkarze i w zeszłym roku zapałem na koguta 2 sandacze, a teraz przywaliła taka 60. To była jazda. Z leszczy, jak spływaliśmy ostatnio, miałem też spinning. Z kopytkiem próbowałem na sandacza, a w tej chwili wiem jeszcze cały czas, że one są tutaj na spadach, blisko brzegu są, dokładnie. I była znowu, nie wiem, kurde, przemiła niespodzianka, bo przywalił sum. No ludzie, pierwszy mój w życiu sum. Dokładnie miał potem to zmierzenie 63 centymetry. Czyli w przyszłym roku już będą wymiary. I już będzie znowu zabawa. Każdy, teraz jesienią warto mieć naprawdę każdy sprzęt ze sobą. Rzadko to robię, ale zabieram te spinki, jak płynę na leszcza. Nawet jak płynę, tylko sobie zamęcić, bo nie mam czasu sobie posiedzieć. Zrobię spinning. I próbuję. Rano jest fajnie o świcie, bo jest ten spokojna woda. Ogrom drobnicy. Są tutaj takie dwa specyficzne miejsca w tym jeziorze, gdzie się trzyma drobnica. Nie wiem dlaczego akurat w tych miejscach. Tu od strony parku i od strony drogi, od samej miejscowości. Codziennie rano ogromne stada drobnicy. A pod nią są piękne drapieżniki. Już wcale się nie pomyliłem. Mimo, że nie mam wprawy. Warto. I będę próbował. Za często też nie chcę, bo się boję, że mnie spinnik wciągnie zamiast pławik. Ale nie, to się nie da. Ale tak. Ale dla takich niespodzianek, co mnie spotkały w ostatnich dniach, to naprawdę warto. Czupak ładny, ponad 80 cm. Sandacz 60 cm. Sum 63 cm. Jak dla takiego wędkarza niewprawnego spinningu, to dla mnie to jest po prostu bajka. Ale przede wszystkim wiem, co tu pływa. Wiem, co mam w tym jeziorze. Nie zawsze ryby żerują. To by było za,
Za piękne, za proste. Piękne to by nie było właśnie, to było smutne. Jak codziennie bym wiedział, że dzisiaj kurde jadę na Szczupaka i złapię kurde 6 Szczupaków metrowych. Jadę na Leszcze, wiem, że dzisiaj złapię 30 kilo wielkich Leszczy, to po co pojadę na to? Bez sensu, gdyby było nudne wreszcie po 3-4 dniach, by się to znudziło. Dlatego nie kombinuję, ale spinning mam za sobą. Tu, na Wszechlewskim Jeziorze. Nie wiem, od dłuższego czasu z czym się zmagam. Czy długo, no, kilka minut. Teraz dopiero sławnie. Na kopyto. O. Może szczupak fajny. To przypuszczam zresztą. Ja to lepiej wyszedłem. Ale już teraz słaba jest ta ryba. Jeszcze przy brzegu jeden szczupak mi zszedł, a drugiego nie mogę dostać. Ale sum! Jezu, sum! Ja! Ale czysta woda jest, ale głupie sum! Pierwszy w moim życiu sum! Ale słaby już jest. No i ile czasu ja z nim... Słaby, już akurat. Ale numer. Mam na luźnym hamulcu, bo mi tak dupę dał na początku. A jak go podebrać? Nie wiem. W życiu suma nie zrobiłem. Chodź. Ale jak cię złapać? Nie wiem. Jesteś kurde silny. Ale fajna ryba. Tu cię utrzymam. O kurde, jo, trzymam. Gdzie poszedł jeszcze. Pod łódkę poszedł. A jest. Chodź. Nie wiem jak go złapać. O, piękna ryba. Pięknie urosłeś, kolego. Jeszcze raz spróbujemy. Pójdziesz do pójdzie i pikać się. Nie wiem, czy go utrzyma. Ej, śliski. Na kopyto zawalił. Jakaś pyszczek. Zobaczymy cię. Ale żeś przyrznął. Ledwo. Ole błąsiska ma. Ja cię nie mogę. Zmęczyłeś się, nie? Ja też. Pierwszy w moim życiu są. Mam nadzieję, że nie ostatni. Fajna nagroda na zakończenie dnia. Ale masz tam jabłkę. Śliczny jesteś, zmęczony, ja też. Ale warto było. Pogadamy sobie trochę jeszcze. Dzięki. No chodź tu przyjaciele. A gdzie ty gdzieś mi uciekł? Stoni, taki to jest stoni łowienie. One robią co chcą. Zaraz ucieka na ten. O, fajna rybka. Jak pięknie pod wodą wygląda. Pod słońce. Ślicznie. Czyściutka woda na Jeziorze Wszechlewskim. Chodź tu jeszcze, pokaż się, zaprezentuj się. Pyszczek cię tak mocno nie boli. Zmęczyłeś się szybko. Z głębokiej wody, dlatego. Ale pięknie zaczepiony. Za górną warę. Może żyłka zapamiętała. Ławca. Piole głęboko. Makaron stoni. Nie jest wielki, ale jest piękny kolorek przede wszystkim. Śliczna rybka. Już są coraz droższe ryby na Jeziorze Wszechlewskim, ale jeszcze dużo brakuje, żeby te roczniki młodsze podrosły. Jest tego tutaj stanowczo za dużo. No niestety, tak to jest, jeżeli nie było gospodarki rybackiej i Leszcz się rozplenił na maksa. To nic nie pomoże wpuszczanie dużej ilości drapieżnika. Chyba, że to by był drapieżnik taki kur po 5 kilo, to wtedy
ciupaki takie leszcze będą łykać. Ale to wiadomo, że nikt tego nie zarybi taką ilością drapieżnika, ciupaka, bo to są ogromne koszty. A zarybiając wylęgiem i narybkiem, to niestety trzeba poczekać ładnych parę lat, żeby te stada też obrzerły. Leszcze tych roczników podrosły do takich rozmiarów 2-3 kg. To trzeba wiele lat, bo na rybek wylęk i na rybek ciupaka będzie tu przede wszystkim wylęk leszcza, na rybek, kroczek, płoci. Wpuszczam naprawdę bardzo dużo tego. W odpowiedni sposób nie są wpuszczane ani wylęk, ani na rybek w jednym miejscu. Są w kubeczkach po kilka sztuk, co kilka metrów wpuszczane. Dookoła jeziora, do całego. I widać, już te ściupaczki widać, które mają po 30-40 cm. Jest tego tutaj bardzo dużo. Ale on sobie nie poradzi z takim leszczem. On sobie nie daje rady, absolutnie. Dlatego warto zadbać o jeziora. Nie przeleszczać. To jest jedyny gatunek, który może bardzo mocno zachwaścić jeziora. Bardzo mocno. Bo nie dość, że one się będą rozmnażać. Będzie milionów na rybku, wylęgu, na rybku, płoci, leszcza przede wszystkim. Ja stawiam na to nacisk. One też chcą jeść, a skąd mają wziąć? Jeżeli tego tu jest ileś po prostu ton, w takim małym jeziorku, jak jest Przechleskie, to jest kilkanaście ton co najmniej leszcza. One po prostu będą chore. One nie mają co jeść. One są głodne, bo nie ma tyle naturalnego pokarmu, żeby wystarczyć. A jeszcze wypuszczamy z powrotem wielkie ryby, wielkie leszcze. Proszę, jak kukurydza, bobik, widać wyraźnie. To jest ryba, która tylko je, żre dosłownie. Idealnie widać. Czyli żerują sobie. Żerowały, no to, bo to nie jest świeże, to nie jest dzisiejsze. Rocznie pochłania tyle pokarmu, że to tego się nawet nie da wyobrazić. I taką, jak tu ktoś powiedział, betoniarkę, co ja sypię bobiku i łubinu, te 20 kilo naraz, wiecie co to jest? To jest, kurde, garstka dosłownie. No chyba, że w innych zbiornikach jest 25 leszczy w całym jeziorze, no to wiadomo, takie 20 kilo to będzie stanowczo za dużo. Ale jeżeli jest ileś ton, a to jest bardzo łatwo zobaczyć, bo gdzie nie pójdę z wędką, w jakiej kąt jeziora, w jakiej warstwie wody jest leszczyk. Moi drodzy, to się nie da tak szybko odbudować takiego ekosystemu zniszczonego, zaniedbanego. To nie pomogą rzucanie drapieżników ogrom. No chyba, że kogoś po prostu stać na to i ma setki tysięcy, żeby jezioro wyczyścić i zrobić od nowa. Nie ma co krzyczeć. Nie ma co wyzywać jeden drugiego. Trzeba po prostu wziąć się do pracy. A to jest fajna praca. I przynosi efekty. Bardzo pomału, fakt, ale przynosi. Normalnie ocierają się o przynęty. Są obżarte. Normalnie kukurydza jest, bobik normalnie wydalają. Dobrze, bardzo dobrze.
Nie jest to dzisiejsze, ale... Dużo drobnicy. Bardzo dużo, ale na takie... Tak, nie jest... Nie jest tragicznie. Soja i nowy smrodek rozpieprzają wszystko. Na maksa. To są takie małe sobie. Ale... Nie jest tragicznie. Bywało gorzej. Ale jest dobrze. Pusto, dużo i grubo. To najważniejsze. I zabawa jest.